Jako duet zajęliśmy się tematem przedmiot. Przedmiot rozumiany dosyć tak, w naszym przypadku, tak sądzę, bo taki był też dobór, w sposób bardziej symboliczny, bo taką reprezentuje, tak myślę, z kolegą, taki kierunek myślenia o fotografii. Oczywiście w moim przypadku jest to fotografia bardzo mocno przetworzona. Nie wiem, czy do końca jeszcze jest to fotografia, może będę miał okazję powiedzieć o tym później. Natomiast ten przedmiot nie był w charakterze rejestracji dokumentalnej, tylko jakby pretekstu do stworzenia wokół niego jakiejś warstwy symbolicznej i pogłębienia samego znaczenia tego przedmiotu. W projekcie pracowałem nad tematem o przedmiocie. Naszym przedmiotem do zinterpretowania był telefon. A jako, że fotografia odklejona problemami przedmiotu się nie zajmuje, a raczej problemami idei, musiałem znaleźć sposób, jak temat zinterpretować i zilustrować telefonu nie fotografując. Ten wybór tego tematu był pewną kontynuacją jak gdyby tego, czym się zajmuję na co dzień, bo ja jakby też staram się troszeczkę spolaryzować te swoje zainteresowania artystyczne. I właśnie w moim przypadku przedmiot, ale nie martwa natura, jest bardzo istotny. Jest swoistym takim vanitas, może współczesnym, który może opowiadać o bardzo wielu rzeczach. Te ślady takiej, cywilizacyjnych śmieci, powiedzmy to, czy odpadów, mówią nam bardzo dużo, tak jak czasem wykopaliska sprzed kilku tysięcy lat, prawda? Czyli ten czas płynie. Te przedmioty narastają, powstają coraz to nowe obiekty, niektóre przechodzą w przeszłość, przestają funkcjonować w naszej jakby przestrzeni, natomiast cały czas mają pewną warstwę taką symboliczną, bo jak gdyby są znamionami czasu, można powiedzieć. Punktem centralnym moich rozważań były dwa zagadnienia, które pozostają niepojęte dla umysłu ludzkiego. Czyli bezkres i nieskończoność. Myślę, że z potrzeby ogarnięcia umysłem tych dwóch tematów ludzie dzielą sobie bezkres i nieskończoność na mniejsze kawałki, odmierzając czas i jego fragmenty i wycinając z bezkresu przestrzeń, jak na przykład przestrzeń życiową, budując swoje domy. Nasz dom jest wycinkiem bezkresu. Dopiero stawiając mury, można poczuć przestrzeń i poczuć bezkres, który jest za murem. Podobnie nic nie trwa wiecznie, nasze mury kiedyś runą. W związku z tym one stanowią również wycinek czasu. Dom jest wycinkiem bezkresu, nieskończoności, jest na pewien czas naszą przestrzenią, naszym tu i teraz. I fotografia działa podobnie. Fotografia jest wycinkiem nieskończoności i bezkresu. Jest to fragment z życia fotografa. Fotografia ma ramę, tak jak dom ma obramowanie, ramy albo mury. Fotografia wycina czas. Więc ta mała klatka czasu i przestrzeni jest elementem wspólnym fotografii i domu. Stąd na moich zdjęciach pojawił się mur. Jak się ma do tego telefon? Otóż telefon w pewien sposób przybliża nas do idei bezkresu i nieskończoności, bo on zdaje się przestrzeń pokonywać. On zdaje się pokonywać odległości, pokonywać mury, przekraczać granice i przekraczać bariery, jednocześnie nie licząc się z czasem. Za pomocą telefonu możemy być tu i tam, w tym samym momencie, albo możemy podróżować na bardzo wielkie odległości w ułamku sekundy. To może być taką metaforą naszego przejścia do nieskończoności i bezkresu kiedyś.
W sensie jakby pracy, wyzwania w zasadzie nie było, bo to cały czas są wyzwania. Przy tworzeniu nowych prac cały czas są nowe wyzwania. Ja podchodzę do tematu troszeczkę inaczej. Ja jestem, tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca fotografem. Bardziej jakby tutaj przeszedłem w inne pole eksploatacji i to moje działanie jest bardziej podobne do działania plastyka. Czyli powiedzmy, no muszę to jakoś to powiedzieć, malarza, grafika, posługuje się tym medium, posługuje się aparatem, posługuje się programami cyfrowymi, ale jakby tutaj troszeczkę to myślenie jest inne. Ten mój wpływ na ten obraz jest dominujący, czyli jakby ja nie korzystam z gotowej przestrzeni dokumentalnej, jakby odcinam się. To są tylko cząstki, które sobie tam dobieram na swój sposób, prawda? Na tyle, ile one mi mogą pomóc w realizacji tego tematu. I ten przedmiot był właśnie takim obiektem. Tylko oczywiście był to narzucony temat, w związku z tym trzeba było precyzyjnie pracować. Natomiast on też był taką logiczną kontynuacją tego, co robię. Bo cała ta moja fotografia aktualnie opiera się na takim budowaniu za pomocą różnych obiektów, głównie przedmiotów właśnie, pewnej takiej przestrzeni wizualnej. Telefon to też narzędzie umożliwiające kontakt i łączność, które pozwala łączyć się pomimo odległości, no chyba w czasoprzestrzeni. Można telefonować do kogoś, kto znajduje się bardzo, bardzo daleko. Więc zdecydowanie jest to narzędzie przekraczające granice i łączące. Ta nasza współpraca jest przykładem współpracy albo nie współpracy dwóch indywidualności. To znaczy, tak to jest. No każdy z nas, ja to wyczuwam i po stronie również kolegi myślę, że tak jest, że jakby nie mieliśmy aż takiej potrzeby. Bo jest to tego typu działania artystyczne, bardzo takie subiektywne, tak jak wspominałem wcześniej. W zasadzie w moim przypadku jest zbędna taka konsultacja. To ja bardziej ze sobą dyskutuję, niż potrzebuję, przynajmniej na tym etapie, jakichś zewnętrznych kontaktów na ten temat. One mi czasem przeszkadzają. I to było bardzo skromnie. Myśmy sobie po prostu omówili ten temat, wychodząc z zebrania wtedy. I myślę, że gdzieś tam utwierdziliśmy się w tym, że to wystarczy. Ponieważ ani ja specjalnie, ale tym bardziej kolega, chociaż ja byłem bardzo otwarty z racji wieku, prawda, bo jest pewna różnica między nami, wieku i doświadczenia, otwarty na jakąś konsultację, ale widocznie jakoś tak to poszło. I myślę, że tak czasem jest, bo to jest sztuka, to jest twórczość, tu trudno cokolwiek narzucić, prawda. Tym bardziej, że to był taki temat bardzo, jak mówię, dla nas z racji tego, co robimy, subiektywny. I tak to było. No. Największym wyzwaniem w pracy nad tematem była próba zrozumienia tego tematu. No to było ciekawe doświadczenie. Zderzenie dwóch osobowości silnych indywidualistów. Także w zasadzie wspólne ustalenia początkowe były wystarczające, żeby każdy podjął pracę indywidualnie, bo chyba próba wpływania na siebie nawzajem w tej sytuacji nie była możliwa. Ja jestem skrajnym introwertykiem i praca zespołowa jest bardzo, bardzo trudna. No myślę, że w takiej sytuacji indywidualna praca jest bezpieczniejsza. W tym przypadku zależy od tego, jak my rozumiemy tą fotografię. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że fotografia jest teraz wszędzie. Mamy ją w komórkach, mamy ją fotografię dokumentalną, jako zapis, nie wiem, różnych zdarzeń, prawda? Każdy w zasadzie dysponuje możliwością fotografowania. To jest taki truizm, chciałem to powiedzieć, ale do czego zmierzam? W związku z tym bardzo ważne jest, żeby sobie zdać sprawę, że również istnieje taka kategoria jak fotografia twórcza. Czyli kiedy ona staje się świadomym narzędziem artystycznym, prawda? W związku z tym to już jest całkiem inna historia. To jest całkiem inna historia. Można oczywiście aspirować o
o bycie artystą i tak dalej, to jest jakby też osobna kwestia. Ale teraz wracając do pytania, czy fotografia może być pomostem? Ona może być pomostem tak jak każda inna dziedzina artystyczna. Tak by to trzeba było rozumieć, prawda? W tym przypadku. Czyli jakąś pewną metodą komunikowania się. Przede wszystkim, jak ja to rozumiem, ale w sensie przekazywania emocji. I w zasadzie to tyle. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że to nie może być na przykład forma indoktrynacji, narzucania jakiejś woli, widzenia świata, światopoglądu i tak dalej, bo sztuka tego nie znosi. Momentalnie pojawia się kłamstwo i po jakimś czasie takie działania się i tak dewaluują. I koniec. I to na przestrzeni nawet wieków mieliśmy tego przykłady. W związku z tym dla mnie ten przekaz emocjonalny jest szalenie istotny, bo to jest tak naprawdę cel i istota tej naszej działalności. Oczywiście jest taki też ciekawy aspekt związany z fotografią, polegający na jej dokumentalności, czyli no nie wiem, teraz bym wyszedł tu przed galerię, sfotografował ulicę, po czym za 30 lat byśmy się spotkali i wszyscy strasznie z olbrzymiami emocjami oglądaliby te fotografie. I mówili, popatrz, jeszcze jeździły tramwaje, a było to, a było tamto. Tego się nie uniknie. To jest też pewnego rodzaju magia. Dlatego ja też bardzo rozumiem i doceniam pracę dokumentalistów. Ale tak jak mówię wcześniej, musi być to bardzo szczere i nienacechowane jakimś przesłaniem. To musi być w przypadku fotografii dokumentalnej, to musi być bardzo przejrzyste. Fotografia jako pomost, jak ten telefon, który ma łączyć. Myślę, że fotografia nie łączy ludzi na zasadzie przekazywania znaczeń. Nie jest też aktem komunikacji. Myślę, że fotografia jest narzędziem łączności emocjonalnej. To znaczy, widzę ją jako błonę transparentną, na którą ja jako fotograf narzucam wszystkie swoje doświadczenia, marzenia, tęsknoty i pragnienia i wysyłam ten obraz do widza, który moich tęsknot, doświadczeń nie widzi w tych fotografiach. Te fotografie działają jak taki zapalnik w jego pamięci, dzięki czemu odbiorca może podświadomie prawdopodobnie narzucać na tą transparentną folię swoje wspomnienia. Czyli odczytując moje wspomnienia, narzuca swoje. To nas może łączyć. To nas może łączyć na poziomie emocjonalnym.